Witam serdecznie. Dzisiaj dalej grasujemy z naszymi wikingami, a raczej z naszym wikingiem, głównym bohaterem Eivorem w średniowiecznej Anglii. Skończyliśmy tutaj zadanie w poprzednim odcinku u druida. Teraz by było dobrze wyruszyć tutaj, żeby spotkać się z wiedźmą, ale po drodze mamy, ja sobie zaznaczyłem jedną rzecz, ale mamy coś też tutaj najpierw, to sobie najpierw tu podejdziemy, mamy blisko, potem tu, następnie tu i nie wiem, czy polecimy w tym odcinku dalej za wątkiem głównym, zobaczymy, bo popatrzcie, ile tu jest rzeczy do odkrycia i chciałbym troszeczkę jednak poświęcić też czasu na odkrywanie tych wszystkich pobocznych działalności, bo żeśmy troszeczkę tego zaniedbali i byłoby dobrze, żeby to zrobić. Tutaj mamy 340, więc na razie na czerwono nam się wyświetla, nawet nie wjeżdżamy, chyba że zrobimy jakiś mały wypad po to, żeby tylko sobie zaznaczyć rzeczy. No tutaj już do Winchester możemy wjechać, ale to tylko do Winchester, bo okolice są jak widać większe, czyli Winchester, potężne miasto, jest przed nami z trzema punktami. Ale to sobie jeszcze zostawimy na później. Na razie mamy naprawdę co robić i jest tutaj wiele spraw. Dobra, ruszajmy, bo za długo będziemy gadać. Mieliśmy tu swojego wierzchowca, ale jak widać zniknął po wyłączeniu. Nie kontynuuje teraz walki, tylko po prostu tej rozgrywki, tylko po prostu jesteśmy na etapie grania jej od nowa. Poranek bardzo mroźny, u mnie minus 14. Mam teraz chwilę czasu, chcę coś nagrać, a potem niestety praca, praca i jeszcze raz praca. No ale moment, moment, gdzieś tu w pobliżu mi pokazuje, 17 metrów, tutaj. No i to znaczy, że mamy skądś tam przeskoczyć, chyba z tego drzewka. Muszla to nam nie wiem do czego potrzebna. Wygląda na to, że tu możemy sobie zeskoczyć nawet. I mamy sprawę zaciągnięte. No, tu jest 200 metrów, to kawałek drogi. Jednak skorzystajmy z wilka. Tym bardziej, że okolica mało sprzyjająca. Nie, nie, najpierw chcemy zrobić to zadanie, które mamy tu gdzieś. A dopiero potem podjedziemy. Czyżby znowu muchomor, muchomora nie będziemy robić. To sobie chcę zostawić na inną okazję. To są zwidy narkotyczne, które jakoś mnie na razie nie pociągają. Chyba zrobiliśmy jednego czy dwa muchomory i jakoś na razie mi się więcej nie chce. Dobra, musimy ją poszukać. I moja dalej przed nami jest. Później po prostu zrobimy taką, może taki rajd i będziemy robić same tylko i wyłącznie jeden odcinek, same muchomory. Tak sobie to nazwiemy. Będzie też dobrze. Okej, okay, mamy jakiś krąg. Let's see you, old friend. Ten krąg też jest do nazwania. Ona jest tam. Mhm. I can see Modron ahead. How far has the search for me stretched? Far enough to say it's best you stick to the countryside and wear that disguise. But Tefter's body has not been found as yet. That night was full of drink and merriment. I do not remember much, but I had no quarrel with Tefter. A sorry tale. Did you learn anything from Halewin? He gave some herbs to a man from Cuth Lodron, name of Gwilym. He was drinking with Tefter and myself. Cuth Lodron is the Welsh name for the thieves' warren. It's atop a hill west of here. I can lead you. I owe you a great deal for all your aid. You did not have to trust me. Tefter's fate is to my interest as well.
This is a troubling development that I hope to get to the bottom of. Nie chcę tego powtarzać, a tu sobie przyjedziemy, bo i tak mamy tu z boku tego muchomorka, to sobie później zrobimy to. Let's make haste then. I must find Gwilym and regain my honor. Dopasujemy sobie później tutaj ten cały konno. This forest and all of Gloucestershire feels untamed. I feel as if I've ridden my horse through a door to another world. Aye, there is old magic here. Old magic that would be snuffed out by Tevder and his church. Tevder did speak of reformation. Do you think that's why he was targeted? There are many who would claw their way to the top. Tevder's disappearance could be the work of any. But you are a witch, open to wisdom from the gods. Have you seen anything? I see much smoke. Are there any rival Danes passing through who could have done it? If it were rival Danes, we would have heard their horns by now. We are not a humble sort. Blunt tongues and sharp axes. Tam na górze? Ten dym, o to chodzi? Koło drogi. Cuth Ludren, the thieves' warren. This is where I leave you. You will find somewhere safe. There's a shrine nearby. If you've need of me, then meet me there. Gods old and new go with you. No to tam do góry będzie na pewno. Tak jest, co na górze, ale mamy tu jakiegoś gościa, z którym nie wiem, czy byśmy się chcieli spotkać. To było to, co żeśmy omijali. Mhm. No to cóż, jedźmy tą drogą. Gdzieś dojedziemy. Przyjęcia, to możemy go... Takie ruchy to trochę niezborne, prawda? Tego nie powinno być w grze. Dobra. Toporem to widzę, że jest toporny. Aj, nie to miał włączyć.
Nareszcie go dosięgłem, ale jak widzieliście, jest po prostu ciężko walczyć z tym toporem. Na takie starcie. Albo nie sięgam, bo jest za daleko, albo po prostu wyprzedzę. The sound of Odin stomping on your bones is the only song you'll hear. Zelota zlikwidowany. No bardzo ładnie, że zelota zlikwidowany, a coś żeśmy dostali za to? Medalion starożytnych, no to to, żeby odnieść. Gdzieś pieprznik był, zjedzmy tego pieprznika, bo nie wiem ile my tam żeśmy stracili energii. Trzeba tego... No, zapasy pełne, ale patent. Kryjówkę złodziei zrobimy, bo fajnie wygląda to. Ale odznaczymy sobie to, żeby nam to nie... No i to jest też właśnie... Dopiero jak dałem usuń wszystkie znaczniki, dopiero się usunęło. No i dobra. Niech będzie. Nic tu po drodze nie mamy. Kryjówka dosyć dobra i są woda jest. Czyli byłoby dobrze, żebyśmy... Możemy wjechać chyba nawet główną drogą. Bo tam jest dosyć zagmatwane. Chociaż ktoś się tu pojawia. Nie chciałbym trafić. A nie, to są jacyś chłopi. Nie ma co ich atakować. Show me. Tam. To zobaczmy, którędy będzie nam najlepiej się tam dostać. W tej części, ale tu nie ma wejścia. Tam jest wejście od tyłu. Okej, i chyba z każdej strony jest coś takiego. Dobra, podjedziemy bliżej, wiemy o co chodzi, sobie potem zrobimy rekonesans już tak na blisko. Tu, żeby nas nie widzieli, sobie odjedziemy aż do tej kryjówki złodziei z tej strony. This place is heavily guarded. No właśnie, tu mnie interesuje. Tu zostawmy naszego wierzchowca. Tu mamy jakieś wejście, o to mi chodziło. Dobra, i teraz sobie zobaczmy dokładnie, co im możemy... Jeden jest tu, jeden tu. Na straży, na górze też są. Tu mamy fragment, do którego jak przeskoczymy, będziemy mieć lepszy pogląd na wszystko. Trochę tych strzałek na tego... gościa wykończyłem i... No to musimy zrobić całość, także... To nie będzie zmiłuj się. O,
to właśnie chodziło. No, byśmy sobie tutaj weszli. Ile mamy? 22, nieźle. Tam jak będziemy chcieli zrobić zadymę, to tego. Tam do góry też jest dobry. Okej. Patrzmy jeszcze, żeby nam ktoś nie uciekł. Kogo powinniśmy załatwić, a go nie widzimy. Generalnie ten powinien paść. Ale... za daleko. No dobra. Dobra, z tej strony nic. Widać tutaj dalej nic. Okej, idziemy w tamtym kierunku. Jest podziemcze. Tak jakby go nie było tutaj, tylko gdzieś indziej. Okej, dobra. Zapada noc, czyli jest dobrze. Tam mamy kolejnego. No podnieś się, chłopie, bo nie chcę zmarnować strzału. Strzałki tu widziałem. Tam jest w środku gdzieś. Tam. Nic nie widać, nic nie widać. Możemy iść tędy. I od tej strony obejdziemy sobie. Bo musimy jakoś to zaplanować, prawda? To nie było planowe. Zeskok. Gdzieś musi być w środku. Nie ma nikogo na górze? Jest. Jest na górze, jest na zewnątrz. Mamy dwóch, ale dwóch na raz. Nie wiem, czy wyjdzie. Moment, bo tutaj jest jakiś ruch. Zrobimy trochę. Dwa razy.
Też ekipa nie zła. Też szukają, cholera. Ta tabelka im przeszkadza. No bym tu do jednego strzelił, do drugiego zgładził, a tak. O to chodziło. Zawsze już ich, jest ich trochę mniej. That is Tefter's voice, so he lives. Wait a minute. Time to dodge. Yeah. Skoczyć? A. No zeskakuj. Dobra, jeszcze tu ich jest trochę. Go, my eyes. I mamy ciekawe rzeczy do znalezienia, ale... Zbieramy. Akurat nie kasa, no ale dobra. Wolfram. Pięknie. Zaczyna mi się to podobać, że tego wolframu jest coraz więcej. Będziemy mogli sobie wiele rzeczy podnieść na wyższy poziom i wybierać. Czym chcemy paradować? Bardzo długo żeśmy tego wolframu szukali. Dobra, ale chyba jeszcze nie skończyliśmy całej tutaj
zadymy, więc może sobie przejdźmy tak, żebyśmy wszystkich... właśnie wyczaili. To get on the other side. Kurczę, gdzieś tutaj były. W środku tak gdyby, ale... dobra, dobra, dojdę do ciebie, spokojnie. Nie takie rzeczy, żeśmy robili, jak to mówią. That must be where Guilim is hiding. Jest tu ktoś? Nie widzę. Zemsta Tora, dobra, kiedy popatrzymy, co to jest, zbieraj. Nie wiem, co żeśmy zebrali. Zdemastowano członka zak... oj, bardzo ładnie. Zbieramy, zbieramy, bo jak wiecie, kasy nam brakuje i to bardzo mocno. Dobra. Możemy już tędy wejść. Tam ktoś jest, tu jest, tu jest. Okej, jeszcze mamy paru osób do wyciągnięcia stąd. Spokojnie, dojdziemy do ciebie, przyjacielu. Kto to jest? I uciekł. Nie, nie uciekł. Nie uciekł, nie zdążył. Nie wiem, czy coś tam to dało. Co my tu jeszcze mamy? Co by się nam mogło przydać? Dobra, babać, bo jak go uwolnimy, to może będzie już tak, że nie będziemy mogli nic więcej zrobić. No proszę bardzo, skrzyneczka jest jeszcze. Jeszcze gdzieś jednego gościa widziałem. Ale... chyba uciekł. Zaraz do ciebie przyjdziemy. Jakieś niepokojące. Człowiek się... o, jest, jest. Mówiłem, że jest jeszcze jeden. Gdzieś widziałem jednego.
to by było na tyle. No jest to coś, co niby mogę strzelić, ale nie z tej strony. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, zaraz to zobaczymy, tylko patrzę, żeby sobie wziąć więcej różnego rodzaju rzeczy. Niby w tym jest klucz. To wypadałoby, żebyśmy ten klucz zdobyli. W ten sposób ten klucz mam zabrać. Dobra. Co jeszcze nam tu zostało do zrobienia? Tu coś jest. To bardzo lubimy. Uj, to sobie my teraz już zrobimy to. Jak pojedziemy do krótszej przystani bronie. Już chyba mam 7 tych wolframów, czyli po 3 na broń, czyli 2 bronie możemy zrobić. Zobaczmy, czy to wszystko. Zaraz cię przyjdę, już wiem, gdzie jesteś, ale tak, wszystko. Nic, wszystko żeśmy wyczyścili, więc możemy iść. Oh shit. Oh shit is right. Eivor, you're alive. Have mercy. I were under orders. Elderman Coonan, he gave us coin to dispose of Tepter. Then he should demand it back. Shit sales haunt you are. Cannot kill a single man. You made a poor choice in scapegoat, Gwilym. And we thought that if we kept the lad alive, we could squeeze Coonan for more coin to keep it secret. Why would Coonan pay to have Tepter killed? He is to be his successor. We ain't ones for details. The less we know, the better, yeah? You chose to extort the man, but have no basis for the crime. You're imbeciles. Look, we wasn't gonna kill the lad. We've come to like having him around. Tell him we've taken care of you. Coonan did this? Why? I've done nothing Oh, gods, is he dead? Wake up! Wake up! Tell the Dane I've hand-fed you like a baby sparrow! Move, fool! Look, Eivor, we're mates, right? Had drinks together? Remember the chickens? Speak again and I'll take your tongue. Tafter will need to see a healer. This lord have been smearing dung on his face. But I've been held for ransom by worse men. Thank you for your aid, then. And try not to get held for ransom a third time after you flee. Thank you, stranger. Thank you. Help! It is much appreciated. This way! Help! When I awoke in this demon lair, I feared the worst. Save your strength, Tefter. It's a long ride. Coonan. He ordered my death. I don't understand. He's been like a father to me. I will ask him. I was foolish when he spoke of the pagans being just as we. Czego living na? In kindness, under the laws of many gods. One face, many faces. It matters not. We are all blessed to be alive in his glory. This grave has changed you, Tefter. Changed me. Changed the dressings. Thank you.
faktycznie skradziony król. Już teraz rozumiemy, skąd ta nazwa. No tylko, że niech nie będzie to jakieś urwiska. Nie, widzę konia, to chyba ona tutaj jest pod tym drzewem. He's hot to the touch, and his mind fades in and out, but he lives. Perhaps a sickness of the blood. Shame, shame. He was captured by the men there? They claim to have been hired by Kunan. Kunan did this? I know not why, only that he gave them coin to dispose of Tefter. You can see how well they saw to that. They were alike once, the boy and Kunan. God-fearing Christians arguing the nature of life with me. But he softened. Men do great evil to cling on to power and save their skin. Perhaps he means to put Tevder to flame in his place. Does not the right demand the leader? If he made the lad's body elderman, then it would still be right to sacrifice. Then he's not safe until I've dealt with Kunan. Can you tend to his wounds? I'm a very good healer. But if the gods want him to join them, I cannot stop their will. Eivor, what will you do with Kunan? I will reveal his sins. Let his people decide if he deserves an honorable death. The man tarnished your name and you would let him live? Shame for shame. Not even his god will welcome him when I'm done. You are resolute, then. Then may you ride as Rhiannon. Thank you, Modron. And please, take care of Tefter. I must get to Kunan before the festival's end. No, trochę tu błędów było, jak widać, ale udało się. Nie, to nie nasz koń, ale dobra. To jej koń, to zostawmy. Chociaż tutaj naprawdę nie ma to znaczenia. Ale jakoś tam przesłuchanie. Nie będziemy teraz przesłuchiwać. Sobie w tym momencie troszeczkę odpuścimy temat, bo tak powiedziałem, popatrzcie się, ile tu jest rzeczy do zrobienia i trzeba by było się tym naprawdę też i w końcu zająć, bo jak my będziemy tylko gonić za wątkiem głównym, to potem zostaniemy na zakończenie tylko z tymi po prostu rzeczami do zrobienia i już nie będzie się chciało tak oglądać, no bo za kim, żeby zobaczyć proste zadania. Więc pojedziemy sobie, może tak, od góry całkowicie. Będziemy robić ten najpierw to, potem tu, potem te rzeczy, choć one są najbliżej, ale myślę, że tak będzie najrozsądniej. Na naszym wilku można polegać. Dobra, i jedziemy w tamtym kierunku. Duże wzgórze i musimy sobie wow, popatrzeć, gdzie to by było. Tam gdzieś. Dobra. A coż to za ruiny? My tam byliśmy. To nad tymi ruinami coś lata. O, muszę zobaczyć na mapie. Nie ma tych ruin tutaj. Są i coś tutaj jest. Ale to chyba później. Najpierw jedźmy do tego. Tak jest. O, pojawiło się, że tam coś jest. Dobra, najpierw jedno, potem drugie, czyli tajemnica. No, dosyć duże ruiny. Mnie cały czas tam intryguje, że muszę wrócić do tej wschodniej Anglii. Miejsce, gdzie żeśmy nie mogli odkryć jednej zbroi, bo trzeba było wbić gdzieś miecz. Jakaś taka zagadka. Tego muszę do tego wrócić tam i to rozwikłać. Mam kilka rzeczy, do których muszę wrócić. Już tam kilka tych dręgerów możemy pokonać. Na pewno są na takim poziomie, że możemy z nimi powalczyć. Fucking shit! Your baby is coming. Where is the nearest healer? I will take you. For a healer, love. Just get to the top of that hill. I can do the rest. What? All the way to the top? And you intend to go alone in your state? Yes! I'll roll my fat corpse up this hill if need be. It is too far to carry you like this without hurting your babe.
I shall have to take you by horse. You need not help me, but who am I to look a gift dane in the mouth? It is dishonorable to leave a pregnant woman to the elements. Why does the baby's father not come to you? The baby's father is a god. Mokus of the Wood saw me on solstice and wooed me with his song. You laid down with a god. Aye, is that so shocking? Mary grew Christ from the touch of God. I heard of a Dane god who lay down with a horse. Loki, and he was also a horse at the time. You didn't get mounted by a horse god, did you? No, it was very much a man. A godly man, definitely not a mortal. But I didn't see him by light of day, so who knows? No dobra, musimy ją poprowadzić chyba, tak? Wejdzie? Wejdzie. To jest na które wzgórze. Na wzgórze. Które wzgórze? Aj, za daleko odjechałem. Księżycowa grań na to wzgórze? Próbowała się dostać tam, czyli musimy na to wzgórze wjechać. No i spadło nam. Nie to wzgórze. Tamto wzgórze. Okej. To jest cały cyrk. Wejdziesz czy nie wejdziesz? Nie wiem, co mamy tu iść.
No i mamy problem, bo nie wiemy, jak tą kobietę zabrać. Musimy na właściwe wzgórze jechać. Child out of wedlock. Oh, I should raise the babe out here. Safe from town gossip. Raising it as a bastard. Oh, they'll talk. Ugh. Lying with woodland gods and living out in the wilderness. I shall become a witch. What do you think, love? Is that all it takes to become a witch? Oh, we're not far now, love. You can leave me on the steps of the temple if you want. The rest shall come naturally. I'm not leaving you to bleed out or be taken by wolves. If your god lover cannot join you in birth, then I will guide your child out. Oh, I doubt he will. I ran after our little encounter. Oh, thank you, love. You have been kinder to me than my own kin. Przy schodach. Gdzie tu są schody jakieś? We made it to the shrine. Do you think the otherworldly father will be able to find us? I wasn't impregnated by a god, just an ordinary man as bored as me. Doubt we want anything to do with this child. I see. Then we shall focus on the child instead. Breathe deeply and try to relax. This will take time. I will build a tent. You did a great job. A healthy baby girl. Just hear that cry. Warrior's lungs. A girl? I have no knowledge of warriors or what to name them. How about your name, then? Little Eivor. Ermina? I've been looking everywhere. Rand told me you'd run off, and I worried the worst. Is that... This is your god lover? I expected more. God lover? Should I take that as a compliment on my prowess, or an insult to my name? Go, Mokus. Our families would never approve the union. And if you're to have any reputation, you will forget me. I think I get to stay in that. I care not about status, and if all we have together is some hut in the woods, then so be it. A hut in the woods does sound fit for a witch and her babe. No trochę to trwało, nim żeśmy znaleźli, gdzie my mamy przyjechać, no ale przy okazji przyjechaliśmy w miejscu, w którym prawdopodobnie mamy do uzyskania też jakąś rzecz. O, 37 metrów nam pokazuje. Zobaczmy sobie, gdzie to dokładnie jest na mapie. No, w tej części. I... What do you see? O ile się nie mylę, to na samym posągu będzie. Ostatnio tego nie było, ale poprzednio pierwsze te wszystkie artefakty znajdowali na posągach. Oj, chyba się pomyliłem. Chyba trzeba będzie gdzieś na dół zejść. Ha. A to niespodzianka. Jest list jakiś. Dobra, chodźmy na dół. Pierwsze, tutaj są jakieś pieniądze. Tutaj jest jakiś opal. A tutaj czytamy. Jeszcze jeden opal, dwa opale żeśmy dostali jednocześnie. Gdzieś to musi być, czyli wejście by było gdzieś z tej strony. Jest.
się zastanawiałem, czy to jest jakieś wejście do podziemia, ale wyglądało, że nie. Ale tak jak coś wyje, a nie widać, to znaczy, że tak jak niektóre skrzynki, jest gdzieś pod deseczkami. No dobra, to żeśmy to zrobili. Czyli upiekliśmy dwie pieczenie przy jednym ogniu. Na te wzgórze musieliśmy się dostać. A jechaliśmy nie na swoim koniu, czyli będziemy musieli wezwać naszego wilka. Dykora, tak nazwijmy go, tak po imieniu, ładnie. No i co? I mamy teraz tutaj bardzo daleko jakieś jedno oddaloną rzecz i potem już nic więcej nie ma. Więc było dobrze by było, żeby tu sięgnąć, żeby tą część nam się też już zakończyła. Znowu pada. Tam jest to. Nie, trochę daleko. Nie będziemy ganiać bez potrzeby. Jak możemy tam sobie dojechać. Podziwiając piękne krajobrazy średniowiecznej Anglii. Wczesno-średniowiecznej można by było nawet nazwać. Średniowiecze, taka dziwna nazwa, tak, średnie wieki, a takie mroczne wieki, to mroczno-wiecze bardziej powinno być, chociaż miały też swój urok i plus i wnosiły coś do życia, no ale tak jak tutaj widać, cywilizacja, która była przed nimi, zostało wszystko zapomniane, takie przestroga dla dzisiejszych czasów, zostało zapomniane. Oj, co to jest w ogóle? I na wspaniałych budowlach buduje się jakieś, tak jak widzieliście, rzeczy. No mało ciekawe. Chyba tam jest wejście do środka. Ale to było związane to z jakimś zadaniem też przy okazji. No zobaczmy. No mamy coś do ułożenia, tak, to zadanie, a tu jest do wejścia. Skarb z tego, pamiętacie, mieliśmy schemat, mapę skarbu i to był ten skarb. To co mówiłem, że tutaj gdzieś tutaj w tej części ma być coś takiego. O, to byśmy przy okazji zrobili jedno z drugim. Ok, i mamy do ułożenia. Nie będziemy tego robić. Gdzie mój jest wilkor? No tutaj gdzieś coś tu leży. Przeszukanie, proszę, znaleźliśmy coś. Wyjesz tak, że aż ciarki przechodzą. Dobra, mamy to. To wiemy, że coś tutaj takiego zostało i tu mamy coś ciekawego. Jedziemy teraz tam. Chociaż chyba czas nas już pomału bardzo mocno goni, ale spróbujmy jeszcze tą jedną rzecz jakoś zrobić i od tego miejsca zaczniemy kolejny odcineczek, że będziemy robić kolejne tutaj poszukiwania w tej całej zachodniej części przy samej granicy, bo dalej to już jest teren niedostępny, gra się kończy. Trochę szkoda, mogłaby być cała Anglia, byłoby super, ale będą dodatki, może gdzieś w dodatkach nas wyrzucą poza teren, na którym jesteśmy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Coś nowego może będzie, przynajmniej w jednym dodatku. Biorąc pod uwagę dodatki, które były wcześniej, zawsze przynosiły nas do innych miejsc. Więc może tutaj też tak będzie. Nie chciałbym koniecznie mitycznych. Wolałbym, żeby to były jakieś miejsca związane
to? No coś to jest. Malevolence. This land bears deep affliction. Coś jest, jakaś jaskinia. Czyżby był znowu do zniszczenia element? Głęboko schowany, przeklęty symbol. That's better. No i dobra, wychodzimy stąd. Przeklęty symbol został zrobiony. Kawałek odjedziemy, bo w takim przeklętym miejscu nie chcę zakończyć tej całej opowiastki. A mamy gdzieś tutaj jeszcze takie coś. No i dobra. I w tył na lewo. Jak to mówią. Oj, co to jest? Opal, właśnie o to chodziło, żeby zebrać te opale. No coraz więcej ich zbieramy. Więc być może, no na pewno już nie być może, tylko możemy coś kupić u nas w wiosce. Tam się pojawia tygodniowy i codzienny jakiś element. A, tu już wszystko wiemy, o co chodzi. Czyli co, mamy kolejną zagadkę? Fajnie, to myślałem, że ten, a to może być skarb Brytanii? Może być, ale niekoniecznie. Zobaczmy, jak to na mapie nam się pojawiło. Nic nam się nie pojawiło na razie i nie ma za dużo rzeczy. Musielibyśmy kawał drogi, bardziej takie coś tutaj będzie. O, i to są jakieś ruiny z tym powiązane. No ale dobra, to znaczy musimy znaleźć jeszcze klucz do tego. Na dzień dobry. Miał klucz? Klucz do ukłutego składziku. No proszę bardzo. Ja tu już takie teorie spiskowe zaczynam wymyślać. No ale tych opali to tutaj coraz więcej. No, trzeba się rozglądać, tą sztabę bym ominął. No to cóż, weźmy to, co mamy do wzięcia. Dobra. Do ukrytego składziku. Co w tym składziku jest? Bo aż mnie bardzo interesuje. No, jedna skrzynka. Składzik. Zaje fajny. Dobra, wyjdziemy stąd i tutaj w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. No i tak. A gdzie mój potężny wilkor? Gdzieś go wcięło. Chociaż klimat nie jest tutaj. Jak widać, klimacik nie jest najlepszy. Mi chodzi o to, że taki ponury, mglisty.
Ale dobra, zostawimy tak jak jest i jedziemy dalej. No cóż, chyba sięgniemy sobie od tego najdalszego i będziemy się posuwać tu w tym kierunku, potem to na dole, tutaj i w tym kierunku będziemy po prostu wracać. Tu gdzieś mniej więcej mamy rozmawiać, czyli będziemy robić to, żeby zacząć zadanie, kontynuować zadanie główne. Ale trochę nam to zajmie, bo jest troszeczkę rzeczy do znalezienia, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, kłaniam się.